vítáme vás tady v Unip Aréně. Teraz okazja, gol! 1-0, zagrywał Słupniak, a strzela Alex Gana. Trzeba uważać, Makinio do grania. Nawrat kapitalnie broni. Mówi, strzela Słupek, ale szpechowo wydawało się, że ta piłka jednak zmieści się tam. Trenerze, czas na podsumowanie całego turnieju w wykonaniu rekordu Bielsko-Biała. Nie udało się awansować drugi rok z rzędu do Elite Round. No niestety nie, no, na pewno oczekiwania były inne. Też inaczej żeśmy się nastawiali na ten turniej. No, byliśmy bardzo optymistycznie do tego turnieju nastawieni. Chcieliśmy awansować, pomimo tego, że wiedzieliśmy, że grupa jest bardzo, bardzo silna. Na pewno pozostaje niedosyt, bo pomimo, że w tym ostatnim meczu przegraliśmy dosyć wysoko, to gdzieś były momenty dobrej gry. Oczywiście były też momenty słabsze, bo wiadomo, graliśmy z klasowym przeciwnikiem. No i na pewno nie jesteśmy z tego faktu zadowoleni. Trzeba przyznać, że dobrze zagraliśmy w dwa wcześniejsze mecze, bo pierwszy, wiadomo, wygraliśmy, drugi z Rumunami, też z bardzo silnym zespołem. Pomimo tego, że przegraliśmy 2-1, to byliśmy zadowoleni z gry, szczególnie z drugiej połowy, bo z tak dobrą drużyną grać jak równy, nawet z lekką przewagą, to na pewno optymistycznie zadziałało na nas przed tym dzisiejszym meczem. No ale nie byliśmy w stanie, przeciwnik okazał się lepszy. No widocznie przed nami jeszcze dużo pracy, żeby z takimi drużynami wygrywać na ich terenie. Sparta, teraz szansa, pusta bramka i gol! Aleksandr Bondar! W zasadzie muszę powiedzieć, że nic mnie tu nie zaskoczyło w tym sensie, że drużyny, z którymi się tutaj mierzyliśmy, począwszy od mistrza Malty, po mistrza Rumunii, po mistrza Czech, no to były zespoły naprawdę stopu europejskiego. Także bardzo wyrównany turniej. Zawsze później decydują jakieś określone niuanse. Myślę, że nie utrafiliśmy też do końca z formą. Tak bym to określił. W tamtym roku trochę rozgraliśmy serca kibiców, że mogli oglądać Elite Round i w tym roku chcieliśmy zrobić to samo. No, pozytywy? Każdy turniej uczy. Myślę, że można wyciągnąć wiele elementów gry, poprawić, ale też można popatrzeć na zespoły, bo na pewno te wszystkie zespoły prezentowały wysoki poziom, więc na pewno coś tam można było też taktycznego popatrzeć i myślę, że to też zaprocentuje w lidze, mam nadzieję. Będzie groźnie, Bartek Nawrat. Trenerze, i na koniec pytam o ten najbliższy czas. Zgrupowanie reprezentacji, kilku zawodników, nie będzie przerwa w rozgrywkach. To będzie okazja, żeby złapać troszkę dystansu do tego występu i skupić się na rozgrywkach ligowych. No dokładnie tak, na pewno to jest czas na przemyślenia, to jest czas też dla niektórych zawodników na krótki odpoczynek, bo kilka dni zawodnicy dostaną wolnego. Wiadomo, Katowice mają swoje obowiązki, już we wtorek wyjeżdżają na zgrupowanie, więc jest trudny miesiąc ogólnie przed nimi. No i tyle, odpoczniemy, podsumujemy to, co się wydarzyło tutaj w Pradze, wyciągniemy wnioski, zebraliśmy kolejne doświadczenie, choć tutaj nie przyjechaliśmy po doświadczenia, tylko po sukces, ale zawsze coś i na pewno nas to nauczy i będziemy mogli lepiej występować w naszej lidze. W tym aspekcie nie mamy co teraz protestować, chociaż piłka powinna być dla nas, ale uwaga! Tracimy bramkę numer 2. Rekord Bielsko-Biała musi uznać wyższość mistrzów Rumunii 1-2. Mamy to, co potrafimy najlepiej, rozluźnieni, pracujemy. I pamiętamy, jesteśmy drużyną cały czas, co by się działo, jesteśmy drużyną do samego końca. Nadto, bo stały fragment gry i Sparta prowadzi 1-0. Panie prezesie, ten ostatni dzień to też było taka huśtawka nastrojów, kiedy wiedzieliśmy, że trzeba zdobyć 3 bramki więcej od Sparty. Później taki prezent od losu, od rywali, ale też wypracowany tym wynikiem w pierwszym meczu z Maltańczykami. Wystarczyło po prostu wygrać. Ja wiem, że to łatwo powiedzieć, okazało się, że znacznie trudniej zrealizować. I też tak chyba podczas tego meczu te emocje tak falowały. No tak, no graliśmy na wyjeździe, no to też trzeba powiedzieć, no zawsze wygrać na wyjeździe z gospodarzem, no to jest bardzo trudno. Faktycznie emocje falowały.
ja w szatni byłem faktycznie w połowie meczu, no i tylko powiedziałem, że no trzeba aż, albo tylko trzy bramki strzeli, czyli taki cel, jaki był jeszcze niedawno przed meczem. No okazało się, że Sparta Praga powiesiła nam bardzo wysoko, zawiesiła nam bardzo wysoko poprzeczkę. Indywidualności graczy europejskiej klasy w zespole rywala to zadecydowało? Na pewno było widać, że to są piłkarze o wysokiej klasie, uznani w Europie, ograni. No, dzisiaj pokazało, że mieli tą wysoką jakość. Nie możemy załamać rąk, też musimy pracować, żeby taką jakość osiągnąć, bo wydaje mi się, że to możemy zrobić na pewno. W zeszłym roku graliśmy w trzech turniejach, a tutaj, czego niestety w takich czarnych snach, to widziałem, że zamiast trzech turniejów, to w tym roku zagramy tylko w tym jednym w Pradze i na tym ta przygoda z Europą się kończy.